W tym filmie pokażę, jak wyciąć wzór większy od rozmiarów grawerki. Zapraszam na materiał. Chcemy, aby ten napis był co najmniej dwa razy większy. Wybieramy rysowanie prostokąta i wpisujemy jego rozmiar. Będzie to w przybliżeniu rozmiar tego napisu. Jak widać, rozmiar tego prostokąta jest około dwa razy większy od rozmiaru pola roboczego grawerki. Z wciśniętym klawiszem Shift zaznaczamy prostokąt oraz napis. I klikamy Wyrównaj w pionie oraz poziomie. Napis został umieszczony centralnie w prostokącie. Z wciśniętym klawiszem Ctrl łapiemy za róg napisu i rozciągamy go do pożądanych wymiarów. Zaznaczamy prostokąt i przypisujemy mu inną warstwę. Prostokąt ten nie będzie ani cięty, ani grawerowany. Dlatego wpisujemy moc lasera tylko 3%. Całość wyrównujemy na polu roboczym. Rysujemy kolejny prostokąt i wyznaczamy mu inną warstwę. Wymiary tego prostokąta: szerokość, tak jak zielonego, 200 mm, a długość połowa zielonego, czyli 400 mm. Wyrównujemy czerwony prostokąt z prostokątem zielonym. Łapiąc za róg czerwonego prostokąta, przy zbliżaniu do rogu zielonego zostanie automatycznie przyciągnięty. Kolejny etap to narysowanie znaczników. Będą to punkty orientacyjne, według których ustawimy laser. Rysujemy więc krzyżyk składający się z dwóch odcinków o długości 1 cm. Nie muszą przecinać się pod kątem prostym. Linię poziomą i pionową składającą się na krzyżyk grupujemy. Powstały krzyżyk umieszczamy w pobliżu połowy naszego projektu. Wyznaczamy też dla niego osobną warstwę. Kopiujemy go i umieszczamy po przeciwnej stronie.
Musimy teraz pociąć ten napis na dwie części. W tym celu, przytrzymując klawisz Shift, zaznaczamy napis oraz czerwony prostokąt. W zakładce Narzędzia wybieramy Wytnij kształty. Czerwony prostokąt znika i połączona z nim warstwa i wygląda, że niby nic się nie stało. Ale jednak napis został podzielony. Zapisujemy w tej postaci projekt jako część pierwszą oraz jako część drugą. Możemy już usunąć drugą część wzoru. W zasadzie zielony prostokąt nie jest nam już potrzebny. Będzie on tylko służył jako wyznacznik obszaru cięcia. Moc lasera dla prostokąta ustawiamy na 3%. Będziemy widzieć pracę lasera, ale nie będzie żadnego śladu na materiale. Dla niebieskich krzyżyków wyznaczamy parametry grawerowania, a dla napisu parametry cięcia. Te parametry dostosowujemy do własnych potrzeb, w zależności od tego, jaką mamy grawerkę i z jakiego materiału wycinamy. Tak przygotowany projekt pierwszej części możemy teraz wycinać. Wkładamy materiał, na którym będzie wycinany napis, do maszyny. Wykonujemy obramowanie i wycinamy. Pierwsza część napisu została wycięta i zostały też wygrawerowane krzyżyki. Są one kluczowe dla tego projektu. Przesuwamy materiał i tu uwaga, krzyżyki oraz koniec napisu muszą się znaleźć w polu roboczym grawerki, ale nie muszą być idealnie prosto. Otwieramy plik z drugą częścią i usuwamy tutaj pierwszą część napisu. Umieszczamy go w polu roboczym. W drugiej części krzyżyki muszą być obecne, ale nie muszą być grawerowane. Moc lasera ustawiamy na około 3%.
Przechodzimy teraz do sedna zadania. Umieszczamy laser ręcznie lub za pomocą strzałek kierunkowych na pierwszym krzyżyku. Trzeba to zrobić bardzo precyzyjnie. Plamka lasera musi się znajdować dokładnie w miejscu przecięcia. W programie zaznaczamy ten krzyżyk, na którym znajduje się laser. Wchodzimy w narzędzia lasera i wybieramy drukuj i wytnij. W kreatorze tej funkcji zaznaczamy pierwszy punkt. Przy krzyżyku pojawia się czerwone kółko. Oznacza to, że punkt ten został zapisany. Teraz przesuwamy głowicę lasera do drugiego punktu. Ale musimy zrobić to wyłącznie za pomocą przycisków w programie. Tak, aby plamka lasera znajdowała się możliwie najbliżej punktu przecięcia. A najlepiej w punkcie. W programie zaznaczamy ten krzyżyk i korzystając z kreatora zatwierdzamy ten punkt. Po zatwierdzeniu przy krzyżyku pojawia się niebieskie kółko. Po zatwierdzeniu drugiego punktu w kreatorze klikamy Wyrównaj. Obok Ready pojawia się też opcja Drukuj i wytnij. Zielona ramka obramowania w zasadzie jest nam niepotrzebna. Możemy ją usunąć. Na podglądzie możemy zauważyć, że obraz nie jest prosty, tak jak w programie, ale jest przekrzywiony zgodnie z tym, jak jest ustawiony w grawerce. Sprawdzamy ustawienia grawerki i przystępujemy do wycinania drugiej części. Jak widać, druga część została połączona z pierwszą idealnie. Tak powstały napis możemy teraz pomalować i może nam służyć jako dekoracja na przykład na walentynki. Dziękuję za uwagę.